Dziś postaram Ci się opowiedzieć o turbosprężarce, mianowicie jak działa i dlaczego się zużywa. Turbosprężarka, jak sama nazwa wskazuje, składa się z turbiny i sprężarki. To jest sprężarka, czyli ma za zadanie sprężać powietrze. Z tej strony mamy turbinę. Turbina jest przykręcona do kolektora wydechowego i w tym miejscu, tak? I z tego też kolektora jest zasilana spalinami. Spaliny uderzają w łopatki wirnika turbiny, dają napęd wirnikowi turbiny. Ten z kolei napędza wał, a przez wał jest napędzany wirnik sprężarki, który z kolei ma za zadanie wytworzyć podciśnienie i wtłoczyć, zassać powietrze, następnie sprężyć i wtłoczyć do kolektora dolotowego. Następnie dostaje się ono do cylindra. Turbodoładowanie zastosowano po to, żeby móc zwiększyć moc silników. Więcej powietrza w cylindrze powoduje to, że można dostarczyć więcej paliwa. Więcej paliwa to większa temperatura spalania, większe ciśnienie, co równa się większej mocy. Czyli z mniejszego silnika można, na przykład 70-konnego, można zrobić po zastosowaniu turbosprężarki 100-konny silnik. Mniej materiału, dla producenta taniej, wygodniej, lepiej. Więc bardzo mocno się to rozpowszechniło. Natomiast na skutek niewłaściwego użytkowania te turbosprężarki po prostu się niszczą, bo są to urządzenia bardzo precyzyjne w wykonaniu i narażone na pracę w dużych temperaturach z racji tego, że są właśnie napędzane spalinami. Przez to też ta część jest żeliwna od kolektora, przymocowana do kolektora wydechowego. Jeszcze zanim powiem Ci, dlaczego to się zużywa, to może zastanawiać się, co to jest. Na pewno to widziałeś w swojej maszynie czy samochodzie. Regulator stopnia doładowania. Steruje on zaworem upustowym, który jest tutaj. Tutaj, jak widzisz, jest taka klapka. Może tak być, to widać. Która ma za zadanie się otwierać i wypuszczać spaliny od razu na wydech. Czyli jak ja ją otworzę, spaliny idą na wydech, a wtedy mniej spalin idzie na wirnik turbiny. W związku z tym wirnik kręci się wolniej, co powoduje, że wolniej kręci się też wirnik sprężarki. Czyli jest mniejsze doładowanie. Spróbujmy to prześledzić na przykładzie. Może tak, nie będę tego składał. Jedziesz sobie samochodem i dajesz gaz do dechy, czyli silnik przyspiesza, tłoki przemieszczają się szybciej i zasysają powietrze z kolektora dolotowego, co powoduje wytworzenie podciśnienia w kolektorze dolotowym. To podciśnienie w kolektorze dolotowym jest przekazywane do regulatora podciśnieniowego. Dlatego, że ten regulator jest właśnie połączony z kolektorem dolotowym, z wyjścia na kolektor dolotowy z turbosprężarki. On jest bardzo prosto zbudowany. Jest tam membrana i sprężyna. Jeżeli jest podciśnienie w kolektorze dolotowym, sprężyna jest w tym położeniu praktycznie całkowicie przesunięta. Dociska membranę do tej obudowy, co powoduje wciągnięcie cięgna, co powoduje pełne zamknięcie klapki, co powoduje, że pełne spaliny idą na wirnik turbiny. Wirnik turbiny ma pełne obroty i wtedy turbosprężarka osiąga na przykład 120 tysięcy obrotów na minutę. Natomiast jak przestaniesz wyprzedzać, puścisz gaz, silnik pobiera mniej powietrza, co powoduje nadmiar powietrza w kolektorze dolotowym i powstanie nadciśnienia. To nadciśnienie powoduje przesunięcie membrany, pokonanie oporu sprężyny i cięgno powoduje, działa siłą na klapkę i ją otwiera. Czyli spaliny wydostają się na zewnątrz, co powoduje zmniejszenie obrotów wirnika turbiny i zmniejszenie stopnia doładowania. Tak właśnie mniej więcej działa ten regulator podciśnieniowy. Nowsze rozwiązania mają zmienną geometrię łopatek, czyli regulator jest w zasadzie ten sam, tylko że steruje geometrią łopatek, a nie zaworem upustowym. Natomiast dlaczego turbosprężarka się zużywa? Turbosprężarka ogólnie łożyska ma smarowane olejem.
smarowane jest przez przewód z magistrali smarnej silnika. Ten olej przepływa, chłodzi i smaruje łożyska. Czasem w maszynie możesz spotkać dodatkowe chłodzenie w postaci cieczy chłodzącej z silnika. Po prostu idzie rura na łożysko dodatkowa. Natomiast jeżeli nie przestrzegamy zasady, żeby ochłodzić po ciężkiej pracy maszyną czy pojeździe samochodem długiej turbosprężarki, tylko po prostu gasimy, to turbosprężarka się szybko niszczy. Dlatego, że obroty potrafią mieć 120 tysięcy obrotów na minutę. Jeżeli po prostu przekręcisz kluczyk, silnik przestaje działać, ale wirnik dalej się kręci. 120 tysięcy obrotów na minutę, jeszcze raz powtarzam, czyli ona będzie powoli zwalniać, ale jeszcze długo, długo będzie się kręcić. Co się dzieje? Łożyska są bardzo dokładnie obrobione. Olej przestał płynąć, bo pompa zębata w silniku oleju się zatrzymała. W związku z tym powstaje tarcie, brak smarowania, brak chłodzenia. Dodatkowo rośnie objętość materiału wału i łożysk ślizgowych, na których wał jest użyskowany. I zaczyna się proces ścierania, skrawania dosłownie. I za pierwszym razem za wiele się nie stanie, ale przy kolejnych razach i z czasem dochodzimy do, jeżeli tak robimy, dochodzimy do momentu, gdzie jest taki lusz na łożysku. Ten lusz jest bardzo niebezpieczny, bo któregoś dnia może ci kolektor dolotowy wytworzyć takie podciśnienie, tłoki proste będą zasysać, że zaś się olej, puści olej przez uszczelnienia i ten olej pójdzie na przykład do interkulera, a później może się na przykład przedostać do cylindra, gdzie może być w małych ilościach spalony, co może spowodować rozbieganie się silnika, a jak będzie duża ilość, to powstanie poduszka olejowa między tłokiem a głowicą i na przykład skrzywi ci korbowód. Natomiast tutaj w zasadzie sytuacja już jest nie do przewidzenia przy dużych luzach na turbosprężarce. Co się może stać? Może się rozbiegać właśnie, może ten powstać poduszka olejowa, może ten olej gdzieś tam wyrzucić. Nie można, to po prostu trzeba to zregenerować. No ogólnie tak to wygląda z turbosprężarkami. Najlepiej zawsze poczekać parę minut, zanim zgasimy silnik na wolnych obrotach. Niech ten olej przepłynie, schłodzi to łożysko, niech obroty spadną tego wirnika, a później zgasimy i wtedy ta turbosprężarka powinna nam dłużej służyć. Bo też trzeba pamiętać, że regeneracja to już nie jest to samo, co fabryczne zmontowanie. Plus turbosprężarki z zmienną geometrią, ta regeneracja jest tak średnio 2 razy droższa niż ten typ, bo tam jeszcze oprócz tego, że się regeneruje łożyska, łopatki są ruchome, więc od razu się je też no, regeneruje, no bo później, no, żeby to już wszystko działało. No a to tyle o turbosprężarce. Pozdrawiam.